Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Przemierzyłem całą Polskę, ponieważ ja mieszkam w Koszalinie, a ja w tej chwili jestem w Andrychowie. Niewielka mieścina, bym to tak nazwał, u podnóża gór, Beskidzkich gór. Słuchajcie, restauracja, sami swoi podają tutaj polską, ponoć bardzo dobrą kuchnię, a ja jestem tutaj w prezencie na zaproszenie przyjaciela, właściciela, który jakby to powiedzieć, sprezentował im moją wizytę. Więc zapraszam Was, zobaczmy, co tutaj podają. No i jestem, tylko teraz poszukam właścicieli. O! Cześć! Witam, Tomek. Jestem Piotr. Jestem Piotr. Twoim prezentem urodzinowym. O, jak miło, no poznaję Cię generalnie. Poznaję jeszcze mojego brata. Cześć, Grzegorz. Słuchajcie, to są bracia, którzy prowadzą restaurację sami swoi i dlaczego mówię, że jestem prezentem Piotra? Dlatego, że przyjaciele i bliska rodzina zaprosili mnie tak naprawdę, żebym może coś doradził, może coś pomógł, a być może tylko pokazał ich smaczne potrawy z tego, co słyszałem. Więc żeby to dopełnić i żeby to było autentyczne, mam nadzieję, że mi coś dzisiaj zaproponujecie dobrego. Tylko. Zapraszamy. Odważnie. Właśnie taka nostalgiczna kuchnia teraz jest w modzie, tak? Wracamy do korzeni i to jest fajne. I kurczę, tylko to podawać, ale w dobrej jakości, nie? Takie, żeby wiecie. Dokładnie. Czyli nie rewolucja u nas, a ewolucja. Ewolucja. Słuchajcie, i nie możemy tego mylić, nie? Bo wy macie dobrą kuchnię. Ja nie jestem kompletnie Wam, jakby to powiedzieć, potrzebny, aczkolwiek możemy zrobić coś fajnego wspólnie. Ja pokażę Polsce, że jest takie miejsce, a Wy podzielicie się Waszymi potrawami fajnie przygotowanymi, nie? I zrobimy dobrą robotę, powiem Ci. I wtedy to będzie spójne, nie? Bo tak. Na tym to polega. To nie jest pierwsza restauracja, w której byłem i w której jestem. I naprawdę to funkcjonuje, to działa, nie? To działa. I to nie chodzi o to, żeby przewracać, tylko chodzi o to, żeby podnosić i pokazywać dobre. A restauracje, które są gdzieś niżej, mają gdzieś tam niższe jakość, muszą się zacząć więcej starać i wtedy też będą pokazywane. Broń Boże krytykować. No dobra, panowie, zamawiamy. Ja zawsze zamawiam bardzo podobnie, klasycznie i tutaj w tym momencie również będzie. Słuchajcie, kotlet schabowy z kalafiorem z zasmażoną bułką tartą. Nie powiem, że już czegoś takiego nie jadłem, bo jadłem i to, słuchajcie, takiego kotleciora, że kolejki były przed lokalem. Jakąś suróweczkę do tego Ci dać? Tak, suróweczka koniecznie. Taką, którą zawsze dodajecie do właśnie schabowego. Do tego Waszego śledzika tego. Tak. I tego pstrąga. On jest pieczony, tak? I tak, to pieczony. Jest lokalny pstrąg. Tak, nasz lokalny tutaj niedaleko z hodowli. Mhm. Ja bym zaproponował jeszcze placki ziemniaczane, bo są u nas bardzo popularne. No to poproszę te placki, ale z żadnych dodatków, tylko śmietana. Okej. Okay. To co, lecę zamawiać. Dzięki. Schabowy. Schabowy z kalafiorem. No i proszę, wygląda, cię bardzo. Wygląda to wszystko fantastycznie. Zobacz. Chcesz schabowego? Dostajesz schabowego. Nie jest nawalone nic, masz kalafior, pięknie, zasmażona bułka tarta, no coś wspaniałego. A ziemniaki macie dodatkowo, tak? Są dodatkowo, na życzenie klienta. Mhm. No i, no co, i suróweczka, to jest z kiszonej kapusty. Tak, tak. Zobaczcie, jak pstrąg wygląda, ja Wam tutaj będę pokazywał, o, pięknie, złocisty. Chrupiąca skórka w środku, masełko, kilka fryteczek i placki. No kto by się nie skusił na takie placki, prawda? Dlatego mówię, ja niekoniecznie jestem tutaj Wam potrzebny, bo te potrawy są naprawdę przygotowane tak, jak być powinny. Ale to tylko jest wygląd. Przepraszam za szczerość. Wygląda bardzo dobrze. No co, nie jest rozbity, jest soczysty. Panierka widać, dobrej jakości. Kurczę. A na czym smażycie? No na smalcu. Na smalcu. Tylko na smalcu.
Smalec też chyba jest dobrej jakości, bo powiem, to znaczy taki jest, ale powinien być taki delikatny aromat smalcu. Jest tego smalcu na rynku bardzo dużo. No. Myśmy wybrali, próbowaliśmy raz, drugi, trzeci, no i zostaliśmy przy jednym. Nie będę tam mówił, jaka to firma, ale naprawdę warto. Warto szukać. I próbować po prostu. No myśmy znaleźli, nie wiem, mamy nadzieję, że ci smakuje. Powiem tak. Klasyczny schabowy. Dobrze wysmażony, dobrze przyprawiony. Dobra paniarka, smalec. Rewelacja. A powiem wam, że mało restauracji potrafi zrobić schabowego. Próbowałem w niejednych. Są podeszwy, są różne rzeczy, ale tu naprawdę smakuje. O! Smaki, kalafior, dzieciństwa? Czy... Jak u babci. No jak u babci, no proszę. No i to się chwali. Słuchajcie, żebyście nie pomyśleli, że to jest jakiś sprawdzian. Broń Boże. Ja przyjeżdżając, ja wiedziałem, że jest smacznie. No i jest, tak? Słuchajcie. No nasza tutaj. No właśnie, teraz... Od naszych... No i teraz, słuchajcie, ten pstrąg. Pstrąg, jak już opowiadaliście, to jest tutejszy wasz taki... No tak? Niedaleko, 17 km stąd to jest bodajże... kurczę... Wielka Puszcza. Tak, z Wielkiej Puszczy, hodowla. W strumyku takim górskim. A, w strumyku górskim? Tak, tak. O. No. Nie no, rewelacja, jest fajnie wypieczony. To się tak sprawdza, czy mięso jest idealne. Teraz wiecie, że u góry no właśnie jest trochę mało słony. Masełko się przebija, rybka dobrze wypieczona, soczysta, ale ja wiem, że można sobie dosolić, ale to już nie jest to samo. Nie wiem, czy kucharz soli w środku. Być może zdarzyło się, że nie, ale warto byłoby w środku posolić i poczekać z 15-20 minut, żeby ryba przeszła sobie solą, nie? No, one... za placki opinia, bo to jesteśmy tak zwanymi plackorzami tutaj, także... Ale to widać. Co ja będę mówił? Placki wyglądają naprawdę dobrze. Zobaczcie. I teraz tak. Dlaczego ja zawsze placek ze śmietaną? Dlatego, że to jest klasyka polskiej kuchni. Po prostu. Nic więcej. Ma chrupnąć, a w środku ma być delikatny. Chrupło. Chrupie, jest nie? Dobrze. Zobaczcie, jest delikatny. Wow. Ja przepraszam, że rękoma, ale ja wszędzie takim. No i teraz tak, placki są fajnie, tak naprawdę przyprawione idealnie. Przy rybie trochę brakuje soli. No tu by się przydało tam na kuchni reprymenda taka, żeby się bardziej przyłożyli, nie? Do tego, żeby te potrawy wszystkie były jednakowo przyprawione, tak? To znaczy jednakowo, no przynajmniej na sól, nie? No, nie no, rewelacja placki. No dobrze, jak na razie 3-0 dla nas. Dobra, to teraz biorę ostatnią przystawkę, a miała iść pierwsza i zobaczymy, nie? Ale pyszny jest ten placek. Zobaczcie. Ktoś tu się zna na kuchni, ktoś ma smak. Staramy się poniekąd testować. Ale kto to pilnuje? Wy czy szef kuchni? Szczerze? No szczerze, no to ja tam czymie też łapę na tym. Czymie łapę na tym? Ale to jest ważne. Jak się prowadzi taki biznes, a szczególnie biznes gastronomiczny, nie, no jesteśmy tu cały czas. Nie wolno sobie odpuścić, że to się będzie kręciło, bo to
pewnym momencie przestanie się kręcić. Powiem tak, takiego śledzika jeszcze nie jadłem. No, bo to jest śledzik taki nasz właśnie. Taki nasz z sałatką. Podany w fajny sposób. Tutaj mamy kiełki, jajko, sałatka, tak, jarzynowa i śledź. Dobra. I to jest tutaj wasze takie to jest regionalne. Nasze, tak, na południu u nas tutaj. Ciekawe jak twoje smaki, bo widzę, że... Powiem tak, ja uwielbiam śledziki. To jest taki śledzik, taki trochę słodki, trochę kwaśny. Do tego jest sałatka jarzynowa, dobrze przyprawiona. Aczkolwiek nie wiem, czy ja osobiście bym dawał jajko, ale jeżeli tutaj jest w takiej tradycji. Tak, od lat, powiem ci, od lat tak jest podobno. W takiej formie jest podobana od lat. Nie, bardzo przyjemny, bardzo dobry. Nie wiem, słuchajcie, przejechałem całą Polskę. Myślałem, że będę tutaj wydziwiał. A nic nie muszę robić. Wow. Powiem tak, moje zdanie ogólnie jest na plus. Mam małe zastrzeżenie odnośnie karty, którą wcześniej przeglądałem. Nie obraźcie się. Nie. Wydaje, bardzo cenne informacje. Tak, wydaje mi się, ale że... Tak jak obiecałeś, zostanie przeanalizujemy? Tak, przeanalizujemy. Bez kamer, tak? Tak, dokładnie. Przeanalizujemy to poza kamerami, bo potrzebne są takie kosmetyczne zmiany, a i niektóre potrawy, które wydaje mi się nie pasują do tego miejsca, nie? Bo miejsce jest kultowe, fajna nazwa. Tutaj macie całą taką oprawę, taką kultową, z kultowego filmu. Sami swoi, no to nie muszę mówić. I nie pasują tu pewne rzeczy, bez których wydaje mi się, będziecie na pewno dobrze funkcjonowali, a i kuchnia będzie bardziej zadowolona. Myślę, że teraz kuchnia nie będą już na mnie narzekać, ani nie będą w stresie, nie? Myślę, że nie. No ale wiesz, że zafundował ci to Tomasz, twój przyjaciel, tak, nie? Na tak, urodziny, tak, mnie, tak, mnie no. W prezencie wrzucił. Tylko kokardę czerwoną. Jeszcze no, czerwoną kokardkę mi się przydało na plecy. No ale no co, no, jeżeli chodzi o to jedzenie, to naprawdę jest wysoki poziom. Fajne, proste potrawy, dzięki. Przejrzyste. Kurczę, no tylko, nie no, słuchajcie, chcecie polskiej dobrej kuchni? Wpadajcie do Andrychowa, sami swoi, restauracja was zaprasza i na pewno się nie zawiedziecie. Takie prezenty sobie robią, widzicie? Mogło pójść w drugą stronę, a nie poszło. Widzicie? To są, tak, dzięki Tomek, Tomasz zostaje u nas, jak to prezent, no to musi zostać. Bo to są szczerzy przyjaciele. I to jest piękna historia, którą no, zakończę już dzisiejszą wizytę u was w Andrychowie. Bardzo miło było mi was poznać. Jesteście fajnymi nam facetami. Również. Robicie dobrą robotę w restauracji i życzę wam no, powodzenia. Takiego, wiecie, żeby tu stały kolejki za waszym schabowym, rybą, plackami i inne potrawy, których jeszcze nie spróbowałem, aczkolwiek wydaje mi się, że będą na podobnym poziomie. No powiem ci w sekrecie, że już patrzę się na internecie za drzwiami obrotowymi, żeby... Aha, dobra, dobra, to pamiętaj, że kiedyś przez te obrotowe drzwi jeszcze tutaj wpadnę, jak będę w okolicy na dobry, zapraszam cię serdecznie. Na dobry polski obiad, nie? Bo musimy wracać do naszego. Aha. Dobra, to ja pomogę. Słuchajcie, zapraszamy was do Andrychowa, do restauracji sami swoi, a ci bracia się wszystkimi zaopiekują w odpowiedni sposób, w najwyższy kulinarny sposób. Tak czy nie? Zapraszamy tak, serdecznie, zapraszamy. Wpadajcie do nas. Do zobaczenia. Cześć. Tutaj mogę? Usiąść. Ja tylko jasne, takie krótkie pytanko. Tutaj. Powiedz, masz na talerzu placki, tak? Mhm. Ogólnie to tak się przedstawię, jestem Tomek Strzelczyk z kanału Andrzej Szpacucha i robię tutaj materiał dla restauracji, okay. Na urodziny w ogóle i no. Również próbowałem te placki. Powiedz mi, często bywasz tutaj w tej restauracji? No, tak, bardzo często. Staram się tutaj wracać. Wracasz? No, no oczywiście. To znaczy, że tu zawsze dobrze karmią? Tak, nie ma na co narzekać. Myślę, że można polecić śmiało każdemu tutaj Andrzejowianinowi, jak i innym osobom z okolicy, z bliższej, dalszej. A te placki? Super. Dziękuję tobie bardzo. Dzięki również. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, pozdrawiam.
I widzicie, i to nie jest tylko, jakby powiedzieć, moja opinia, że ta restauracja ma potencjał i jest smaczna. Więc zjeżdżamy się tu i próbujemy i weryfikujemy to, co wam w dzisiejszym odcinku pokazałem.